nasz zespół dzisiaj był w miejscu SIDE, które obecnie nazywa się SIDE, ale my wiemy doskonale, że dawno, dawno temu, jak za czasów Imperium Rzymskiego, kiedy turecki z rzymskim językiem się pomieszał, powstał taki oryginalny tubylczy dialekt i to miejsce nazywa się Mehmet Şifti Der. Także to jest takie stare, historyczne miejsce, jak wspomniałem, za czasów Rzymian, dużo turystów, ciepło. Takie urocze miejsce, do którego serdecznie wszystkich zapraszam. Pierwsze na obozie, dużo jednostek treningowych, więc też trener chciał, żeby chłopcy sobie troszeczkę odpoczęli, wyluzowali, przeszli się, zwiedzili. Dla kilku z nich jest to miejsce znane, bo byli tutaj już nieraz, a kilku z nich jest tutaj pierwszy raz i myślę, że taki super pomysł na tych kilka chwil, żeby się oderwali od tej ciężkiej pracy, którą tutaj wykonują. Rzymski amfiteatr, co prawda już troszeczkę zniszczony, to tak widać na nim ślad czasu, ale na pewno miejsce, które sprowadza do zadumy, stare kolumny, bloki kamienne, to wszystko, co było, myślę, bardzo, bardzo bogate za czasów Imperium Rzymskiego, kiedy tutaj panowali Rzymianie. Wiecie tu Brazylię, nie? Nie brakuje mnie. Jak masz takie osłonę? Good up. I'm a genie in the bottom. Gotta drop me the right way.